Proszę Państwa, tydzień temu był taki, można powiedzieć, bardzo podniosły moment, ale jednocześnie dosyć ryzykowny dla wszystkich, w tym dla mojej skromnej osoby. Padło hasło inicjatywne odnośnie Związku Wolnych Polaków Republika. Dzięki Państwa akceptacji, w bólach zapewne, jak to życie się rodzi przez wiele miesięcy, w naszym przypadku mam nadzieję szybciej, rodzi się Związek Wolnych Polaków Republika. Brawo! Republika! 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 Co prawda zadania domowe są ponoć zakazane, ale zakazany owoc jest przecież najsmaczniejszy i dlatego w ramach zadania domowego muszę Państwu powiedzieć, że tutaj na bieżąco w ciągu kilku minut tydzień temu pod apelem o powołanie Ogólnopolskiego Związku Wolnych Polaków Republika podpisało się momentalnie 108 osób i tylko techniczne przeszkody być może spowodowały, że nie było ich kilkaset więcej. Natomiast od 1 lutego mogą się Państwo wpisywać, jest na petycję online, wystarczy to wygooglać, petycję online, zapisy do ruchu Związek Wolnych Polaków Republika. Muszę wyjaśnić, że to nie jest zapis jeszcze do związku, bo o tym, czy ten związek będzie, z całą pokorą, my jako tutaj grupa inicjatywna, Bogdan Zakanowski, Jan Raczycki i moja skromna osoba Zbigniew Michalski, będziemy się starać, żeby po prostu zostało to rozpropagowane. Bo... Jednocześnie w ramach dalszych szczegółów pracy domowej zwróciłem się do znanej nam tu wszystkim i naszemu drogiemu gościu, panu Pawłowi, do Mariana Kowalskiego. Marian Kowalski wyraził zgodę, żeby dzisiaj to zgrupowanie, tą manifestację zapytać, czy Marian Kowalski może propagować tą ideę poprzez poprzez telewizję, jeżeli przez radio, to może też się radio w przyszłości znajdzie, propagować tą ideę. Dzisiaj... Republika! 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 W godzinie 18:30 w programie Zdaniem Kowalskiego będzie po raz pierwszy, można powiedzieć, informacja o naszej inicjatywie. Jak to pan Marian podsumuje, zobaczymy. No chyba nawet nie będziemy mogli zdążyć na to do domu, ale nasi bliscy nam zapewne będą mogli to opowiedzieć. I w podziękowaniu i w zobowiązaniu Mariana, że zdecydował się na to. Podziękujmy mu, skandując Marian! 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 Jednocześnie na koniec powiem, że... patrzę tutaj na kartę. Aha. Jednocześnie liczymy, że właśnie dzięki pomocy Mariana, pana Pawła, osób takich jak Piotr Lisiewicz, jak Andrzej Kołodziej, przypomnę imię, nazwisko legendarnego przywódcy strajku w Gdyni, 19-latek, który pokierował strajkiem w Gdyni. Dzięki takim ludziom mam nadzieję, że 1 marca podczas marszu w Warszawie ku czci żołnierzy wyklętych, niezłomnych, spotkają się w tych okolicach grupy inicjatywne z całej Polski. Marianie, Pawle,
wszyscy, którzy mogą nas wspomóc poprzez moc medialną, prosimy o to, pomóżcie, bo nawet najbardziej prężna inicjatywa w Bydgoszczy, w Lublinie, gdziekolwiek nie załatwi tego. Musimy być razem. Republika! 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 Jest gitara? Przyszła obca władza nowa i morduje wolność słowa. Obcej władzy się wydaje, że tak może rządzić krajem. My tę władzę mamy w nosie, polewamy gwiazdek 8. Tu jest wolna Polska, nie unijny land. Tu nie chcemy ruskich ani pruskich band. I niech zapamięta władza, która Polskę jawnie zdradza, że nie ujdzie jej bezkarnie żaden pan. Tu jest wolna Polska, nie unijny land. Tu nie chcemy ruskich ani pruskich band. Obcą władzę my pognamy aż do brandenburskiej bramy. I nie ujdzie jej bezkarnie żaden pan. Przyszła obca władza nowa, groteskowa, obciachowa. Łamiąc konstytucję mści się za miernotę swą napisie. A my mamy, wiecie gdzie, władzę tę i Donka tę. To jest zresztą taka forma, której się można przyzwyczaić. Adam B, Donald T. Tu jest wolna Polska, nie unijny land. Tu nie chcemy ruskich ani polskich band. I niech zapamięta władza, która Polskę jak nie zdradza, że nie wyjdzie jej bezkarnie żaden pan. Tu jest wolna Polska, nie unijny land. Tu nie chcemy ruskich ani polskich band. Obcą władzę my pognamy aż do brandenburskiej bramy i nie ujdzie jej bezkarnie żaden pan. Obcą władzę my pognamy aż do brandenburskiej bramy i nie ujdzie jej bezkarnie żaden pan. Brawo! Bardzo byśmy tutaj prosili i daję mikrofon. Dzień dobry Państwu, bardzo dziękuję. Jeszcze bliżej, tak? Czy teraz mnie słychać? Dobry wieczór Państwu, bardzo dziękuję za kolejne zaproszenie na dzisiejsze spotkanie, na naszą wspólną manifestację. Powiem szczerze, że ostatni raz, kiedy przemawiałam tutaj, miałam taką cichą nadzieję, że ten koszmar, którym jest łamanie praworządności w Polsce, wkrótce się skończy. No niestety nie, proszę Państwa, bo słyszymy, że mamy w planach naszego umiłowanego w cudzysłowie rządu kolejne skoki na najważniejsze instytucje państwowe, tym razem na Trybunał Konstytucyjny. Proszę Państwa, czym jest Konstytucja? Konstytucja to jest zbiór naszych, moich, twoich, waszych, naszych wspólnych.
praw i wolności obywatelskich. Trybunał Konstytucyjny stoi na straży naszych praw i wolności. I w momencie, kiedy jakakolwiek ekipa rządząca próbuje zamachu stanu na Trybunał Konstytucyjny, tak na dobrą sprawę atakuje nas, Polaków, bo te prawa i wolności są nasze. Trybunał Konstytucyjny jest buforem pomiędzy władzą a społeczeństwem. I ta władza dzisiaj próbuje ten bufor nam zabrać. Będziemy musieli stanąć oko w oko sami jako społeczeństwo z władzą, jeżeli ten zamach stanu się uda. Ja myślę, proszę Państwa, że przed nami niestety jest jeszcze kolejna walka o urząd państwowy, który chroni bezpośrednio nas. Myślę, że za jakiś czas, i to wkrótce, spotkamy się w Warszawie przed Trybunałem Konstytucyjnym, żeby jego bronić, bo już się mówi, że 7 lutego Sejm ma w formie uchwały zrobić zamach na sędziów Trybunału Konstytucyjnego, bo im... Przepraszam, 10 lutego o 13 tutaj mi Państwo odpowiadają. Proszę Państwa, ja sobie tego nie wyobrażam. Konstytucja stanowi, że sędziowie są nieusuwalni ze swojego stanowiska. Co to jest, że Sejm wymyśla sobie, że uchwałą będą odwoływać sędziów Trybunału Konstytucyjnego? No nie wyobrażam sobie tego. Proszę Państwa, jako prawnik ja sobie tego po prostu nie wyobrażam. No to zmienić Tuska. Dyktatura. Proszę Państwa, konstytucja jest to najważniejszy akt prawny dla nas. I my musimy go bronić jak własnego domu, jak własnej rodziny. Bo bez tego aktu prawnego można powiedzieć, że za chwilę władza zacznie nam zwijać Polskę. Bo do tego to się, proszę Państwa, sprowadzi. Konstytucja została uchwalona w 1997 roku i była kompromisem wszystkich politycznych obozów i wspólnym kompromisem całego narodu. Nie możemy pozwolić na to, żeby ta konstytucja doznała jakiegokolwiek uszczerbku. Mamy Trybunał Konstytucyjny, mamy sędziów i czy się komuś to podoba, czy też nie, to są sędziowie, oni są nieusuwalni. I żaden Donald Tusk, żaden marszałek Sejmu Hołownia, czy jakikolwiek inny polityk, nie ma prawa uchwałą odwoływać sędziów. To jest niedopuszczalne, proszę Państwa. Runa, runa, obronie bronić za wszelką cenę. Runa, runa, orła nie pokona. Runa, runa, orła nie pokona. Zaraz będzie praworządność. Słuchajcie, trwa atak na prezydenta Rzeczypospolitej Polski. Atak tego Tuska całego, Ruska czy jakiego innego. Słuchajcie, słuchajcie. Ale za co atakuje prezydenta? Atakuje za to, że prezydent ośmiela się bronić konstytucji. To jest hańba. Hańba temu rządowi. Andrzej Duda! 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 A teraz, proszę Państwa, posłuchajmy. To będzie piosenka, która jest stara. Ja mam dowód, mam ją na płycie wydanej w 2012 roku. Także to jest... Ale niestety nie chcę się zdezaktualizować.
Znów stara zgraja, szczęśliwym trafem, bez głów, bez planów, za to z rozmachem. Do żłobu tłoczy swe tłuste cielska, idzie Platforma Obywatelska. Do sądu złodziej śmiało ucieka, bo wszak korupcja prawem człowieka. Czar PRL-u wraca do formy, wdzięczni jesteśmy członkom z Platformy. Zwrot w dyplomacji to rozdział drugi. Od dziś będziemy świadczyć usługi dla Władimira i dla Angeli. Czas na kolanach iść do Brukseli. Szef MSZ-u ma już kaganiec. Śląski pomoże, weźmie Germaniec. Trzeba wywłaszczyć polskiego chłopa. Wiwat Platforma! Wiwat Europa! Angela z Eriką ręce zaciera, by na wschód ruszyć tropem Führera, a za nią ziomków procesja tłumna, wiwat Platforma, piąta kolumna. Za towarzysza Tuska zdarowie piją Gazpromu oligarchowie, Władimir Putin pijany śpiewa, no ciepier budziet, jak za Breżniewa. Koniec z lustracją, koniec rozliczeń, dla konfidentów to koncert życzeń. Od dzisiaj wszyscy jesteśmy święci, wiwat Platforma i konfidenci. Niech żyje wolność, czpun na wagarach, kubem durnym kręci w dymu oparach. Całkiem bezkarnie ćmiąc porcję zielska, wiwat Platforma Obywatelska. Niech żyje miłość, rusza parada, z prośnych odbijajów cała gromada, gzi się bezwstydnie wśród publiczności, to dar Platformy. Triumf wolności. Będziesz wrzucać głos swój do urny, elektoracie, wyborco. I teraz takie niedomówienie, tak żeby było więcej inteligentne. A chcesz być sługą Niemca i Pruska, dalej popieraj Donalda Tuska. Proszę Państwa, między nami jest Marcin Wroński, człowiek, który współtworzy rolnicze protesty. Zapraszamy serdecznie. Dobry wieczór. Jak dobrze widzieć tylu patriotów. Szanowni Państwo, 24 stycznia, powiem w ogóle o rolniczych protestach. Zorganizowaliśmy na terenie Polski ponad 200 protestów. Ponad 6 tysięcy traktorów wyjechało na ulicę. I to nie koniec, bo będą kolejne, o tym powiem za chwilę, ale ogólnie o tym, dlaczego rolnicy protestują. Otóż dlatego, że w Unii Europejskiej rządzą lewicowi marksiści, lewicowi tęczowi marksiści, którzy nie pozwalają produkować rolnikom i hodować zwierząt. Coraz większe utrudnienia są wprowadzane i to wszystko wpływa na to, że jest podrażana produkcja europejska, a taniej jest kupować żywność z Ameryki Południowej, z Ukrainy, czy nawet z Rosji. I na to nie ma naszej zgody. Bo rolnicy wzięli ogromne kredyty na ziemię, na maszyny, chcą prowadzić, chcą zapewniać bezpieczeństwo żywnościowe sobie, ale też nam wszystkim, konsumentom, żeby żywność była najwyższej jakości sprzedawana w Polsce. Rolnictwo w Polsce, eksport artykułów rolno-spożywczych to jest ponad 50 miliardów euro rocznie. Przychody do budżetu państwa. Także widzimy, jaka to jest ważna gałąź gospodarki. I teraz tak, jaka jest ważna gałąź gospodarki. I tak, rolnikom Unia Europejska chce nakazać przymusowego odłogowania, czyli wyłączenia z produkcji na początek 4% gruntów, a później nawet 10%. No kto sobie na to pozwoli? Kupuje załóżmy 100 hektarów, płaci za nie raty kredytu, płaci podatki, żeby 4 hektary leżały odłogiem, przynosiły koszty.
a potem 10. Wyobraźmy sobie, że mamy firmę spedycyjną, mamy 100 tirów i 4 muszą stać na placu, bo sobie tak ktoś myśli i nie przynosi alkoholu. Po drugie, non-stop w Unii Europejskiej ta zielona lewica, która rządzi Unią Europejską, która ma coraz więcej do powiedzenia, czy neomarksiści, cały czas wycofują środki ochrony roślin. Odmawiając nam, że to są jakieś szkodliwe pestycydy. Szkodliwe to były kiedyś, ale środki ochrony roślin to jest lek dla roślin. I tak naprawdę ich stosowanie prawidłowe to jest bezpieczeństwo żywnościowe. To, że żywność nie ma grzybów, nie ma mikotoksyn, nie ma innych szkodliwych substancji. I dlatego żywność w Unii Europejskiej jest najwyższej jakości na całym świecie. Poza tym następny absurd. Z jednej strony w Unii Europejskiej chcą zakazać stosowania nawozów sztucznych rolnikom, a z drugiej strony chcą też w ogóle, żeby rolnicy zaniechali produkcji zwierzęcej. To skąd mają rolnicy brać nawozy naturalne w takim razie? I takich niedorzeczności jest o wiele więcej. I tutaj oprócz tych utrudnień, które Unia Europejska nakłada na rolników, otwiera się w sposób bez ograniczeń na handel właśnie z Ukrainą czy z Ameryką Południową. Nie możemy sobie na to pozwolić, żeby stracić swoje bezpieczeństwo żywnościowe. Tutaj będą kolejne protesty. 9 w piątek pod urzędem wojewódzkim przyjadą traktory. Chciałem Państwa zaprosić, żebyście przyszli. Dziewiątego tutaj w piątek na ulicy Jagiellońskiej traktory zablokują ulicę Jagiellońską. O której godzinie? Proszę Państwa, Pan Marcin zaprasza wszystkich tutaj na godzinę 9 w piątek. Bądźmy razem z nimi. Solidarność! W Toruniu, w Grudziądzu, w Rudnikach Kujawskich, w Strzelnie i w wielu, wielu innych miejscach w naszym województwie. A kolejne 20 lutego są planowane. Na koniec powiem tak, bez chłopów nie byłoby żadnego wygranego powstania u nas w Polsce, bo to chłopscy synowie głównie dawali ofiarę swoją podczas powstań. Nie byłoby zwycięskiej bitwy warszawskiej. I tak samo patrzmy na to, co rolnicy robią w Unii Europejskiej, w Niemczech, w Holandii, w Belgii, w Hiszpanii, we Francji. I miejmy nadzieję, że rolnicy opalą tą lewicę, która rządzi Unią Europejską i przyjaźni się z Donaldem Tuskiem. Może to spotkanie to nie jest nasz ostatni bój, który zwróci wolność Polakom. Będzie ich więcej, ale zwyciężymy! A teraz wysłuchajmy naszego Barta Pawła Piekarczyka. No i pamiętajcie Państwo jeszcze o jednej rzeczy. Rynek działa. W związku z tym tanie jedzenie z Ukrainy czy z południowej Ameryki będzie tak długo, dopóki kupujesz drogie jedzenie. Jak tutaj nie będzie drogiego jedzenia, to tamto będzie jeszcze droższe niż to tutaj teraz. Bo pamiętajcie, że jak się człowiek nie płaci na własne wojsko, to potem musi utrzymywać cudze, a to jest znacznie droższe. Słuchajcie, mam najpiękniejszy statut do mikrofonu, jaki kiedykolwiek miałem. Oni są tam, gdzie swą zaszczytów czuć. Lustracji się jak psy kamienia boją. Potrafią wszak na wiarę naszą pluć. Lecz widział Bóg nie takich już herojów. Oni wpajali przez lat dziesiątki w nas, że przetrwa ten, co strój ma niewolnika, że warto jest polubić bicie w twarz, a strzec się trzeba prawdy i barykad. Dziś na powszedni ledwo starcza chleb, a wolność drży przed tępą chamów siłą.
komuna znów podnosi hardo łeb. Zmieniło się tyle, a nic się nie zmieniło. Oni żonglują hasłami raz po raz, takimi jak otwarcie na Europę, i piszą wciąż na murach Juderaus, by poznał świat Polaczków złych ciemnotę. Oni trzymają tu gazet ich zapysk, na smyczy ich tak zwana jest kultura, złodziejskie spółki ogromny dają zysk i w zdrowiu trwa esbecka agentura. Dziś na poprzedni ledwo starcza chleb, a wolność drży przed tępą chamów siłą. Komuna znów podnosi hardo łeb, zmieniło się tyle, a nic się nie zmieniło. Dziś na powszedni ledwo starcza chleb, a wolność drży przed chamą władzą próżną. Komuna znów podnosi hardo łeb, urwijmy go, nim stanie się za późno. Jedno co się stało i jedno co jest w tej piosence nieaktualne, to to, że nie jest prawdą, że dziś na powszedni ledwo starcza chleb. Ale to tylko dlatego, że przez 8 lat ostatnich mieliśmy przyzwoite rządy. I teraz to się oczywiście może zmienić, czegoś to mam nadzieję. Natomiast do tego, co powiedziałem przed chwilą o tym zbożu, teraz wyobraźcie sobie, ile będzie kosztować to jedzenie z Ameryki Południowej, jak Putin ogłosi, że jego uboty polują na te stawki. A dlaczego ma nie ubożyć? Co? To bogate ma zrobić. Ciężkie nas czekają czasy, ale przetrwamy! Przetrwamy! Wiosna nasza! Zima wasza! Wiosna nasza! Zima wasza! Wiosna nasza! Zima wasza! Wiosna nasza! Zima wasza!